Informacja o grubości płytki szklanej D i czas przelotu promienia świetlnego przez tę płytkę pozwalają znaleźć prędkość światła w szkle. Jest ona równa stosunkowi D do T, grubość płytki do czasu. W przypadku kąta granicznego mamy do czynienia z sytuacją, gdy promień pod tym kątem pada na granicę szkła i powietrza. Załamuje się po przejściu pod kątem 90 stopni. Piszemy prawo Snelliusa i przystosowujemy je do naszej sytuacji. Tak więc N1 to współczynnik załamania szkła, który jest równy C do V, bezwzględny współczynnik załamania, czyli stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w szkle. A prawa strona to współczynnik załamania powietrza, który jest równy prawie 1 razy sinus 90 stopni, który jest równy 1, czyli prawa strona będąca iloczynem dwóch jedynek jest równa 1. Znajdujemy sinus kąta granicznego, podstawiając V i C do wzoru, a następnie mając sinus, znajdujemy wartość kąta granicznego.